Koszmarny wypadek w Lubelskim. Zderzyła się osobówka z busem lubelskie. Po śmiertelnym wypadku zablokowana DK17 w miejscowości Krasne. 3 osoby ranne. Jedna osoba zginęła i 3 zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego z busem w miejscowości Krasne Lubelskie, na drodze krajowej nr 17 między Krasnym Stawem a Zamościem. Droga w miejscu wypadku będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Jak poinformował pan rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie komisarz Andrzej Fijołek, do wypadku doszło po godzina 9 w miejscowości Krasne na drodze krajowej nr 17 między Krasnym Stawem a Zamościem. Trwa akcja ratunkowa. Wstępnie ustalono, że mężczyzna kierujący samochodem osobowym jechał od Lublina w kierunku Zamościa. Z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z busem prywatnym, nierejsowym, w którym jechał mężczyzna ze swoimi rodzicami, powiedział Fijołek. Dodał, że w wyniku wypadku zginął kierowca samochodu osobowego, a 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zalokowana. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowości Tarzymiechy I, Stary Zamość. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.